Zacznijmy od fragmentu z Ewangelii Mateusza z rozdziału 3 i będziemy czytali wersety od 11 do 12. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. To jest świadectwo Jana Chrzciciela o nadejściu Mesjasza, o nadejściu Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy na początek przyjrzeli się w miarę dokładnie temu, co Jan Chrzciciel chciał powiedzieć o Jezusie Chrystusie, o tym, który nadchodzi. Jan najpierw określa swoją służbę i mówi: ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. To wszystko, co Jan mógł zrobić, to mógł przygotować ludzi, przygotować ludzkie serca na to, co za chwilę miało się stać. Jak wiemy, faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, wysłali delegację do Jana, pytając go, kim on jest. A kiedy odpowiedział im, że nie jest Mesjaszem, nie jest Eliaszem, to mieli pretensje, że czyni to, co czyni. Ale on im wyraźnie wskazywał na to, że jego służba jest ograniczoną służbą. Ograniczoną tylko do chrztu wodą, do zanurzenia w wodzie, co miało być symbolem upamiętania. Upamiętanie, jak wiemy, polega na tym, że człowiek pojmuje zło, które czyni, staje w miejscu, aby nie czynić go więcej, odwraca się od tego zła i idzie zupełnie w innym kierunku. To była, można powiedzieć, rola Jana. Jan miał uświadomić ludziom, że są grzeszni. Ludziom, czyli Żydom, bo był posłany do Izraelitów. Izraelici 400 lat czekali już na głos proroka, na Boży głos i nie słyszeli go. Mieli obietnicę, czy też wyrok, zależy jak na to popatrzeć, że nie usłyszą już Bożego głosu, aż do dnia, kiedy Pan przyjdzie do swojej świątyni. I oto nagle słyszą głos, który mówi: Pan przychodzi do swojej świątyni. Nadchodzi ten, na którego czekacie. Ja was przygotowuję na to przyjście. Ja uświadamiam wam poprzez głoszenie Bożego Słowa, poprzez głoszenie prawa, że jesteście grzesznikami. A ponieważ jesteście grzesznikami, to musicie przygotować swoje serca na przyjście Mesjasza, na przyjście Zbawiciela. Nie będziemy mówili o chrzcie wodą, ponieważ wielokrotnie o tym była mowa i nie ma też za bardzo czasu. Ale woda, ten symbol obmywania, pokazuje bardzo wyraźnie, jaka była rola Jana Chrzciciela. On miał przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. Miał im uświadomić grzech. A o Jezusie powiada Jan Chrzciciel, że nie jest mu godzien nawet i sandałów nosić. Skąd takie porównanie? Dla nas ono być może jest zupełnie niezrozumiałe. Ale kiedyś, w tamtych czasach, noszenie sandałów za Panem, rozwiązywanie sandałów Panu, wkładanie tych sandałów, obmywanie nóg, to była rola niewolnika. Tym nie zajmowali się domownicy, ale tym zajmowali się niewolnicy. Więc Jan mówi: ja nie jestem godzien nawet wykonywać pracy, służby niewolnika w odniesieniu do tego, które nadchodzi, co miało uświadomić wszystkim wielkość tego, które nadchodzi. Tym bardziej, że Jana uznawano powszechnie za człowieka świętego. Nawet jeśli go nienawidzono, tak jak Herod,
to jednak go szanował i bał się go. Jan był uznawany za świętego, a jednak ten Jan mówi: nie jestem godzien być nawet niewolnikiem, wykonywać pracę niewolnika dla tego, który dopiero nadchodzi. To jeszcze bardziej miało ludziom uświadomić wielkość Mesjasza i jeszcze bardziej miało uświadomić im własną winę. I później mówi o Jezusie: on was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Kiedy przyjdzie Jezus, kiedy przyjdzie Mesjasz, to jego zadaniem będzie zanurzyć ludzi w Duchu Świętym i zanurzyć ludzi w ogniu, bo chrzest to jest nic innego jak zanurzenie w dosłownym tłumaczeniu. Jego zadaniem Pana Jezusa było zanurzenie Izraelitów w Duchu Świętym i zanurzenie Izraelitów w ogniu. I dalej Jan mówi, że w ręku Jezusa jest wiejadło. Wiejadło to było takie narzędzie, które używali kiedyś rolnicy i którego zadaniem było właśnie rozdzielenie plewów od zboża, od ziarna. Podrzucanie ziarna zebranego przez to narzędzie sprawiało, że plewy odfruwały, samo ziarno pozostawało. To było zadaniem Pana Jezusa. On miał w ręku coś, co było atrybutem rolników, co było atrybutem ludzi, którzy decydowali, że oto ta część nadaje się do spożycia, a tą należy spalić, wyrzucić, bo jest niepotrzebna. Żydzi doskonale to rozumieli, ponieważ byli rolnikami, wszyscy byli rolnikami, uprawiali glebę, więc zrozumieli, że w ręku Jezusa jest władza i moc do tego, aby decydować o tym, że coś nadaje się do życia, a coś innego nadaje się jedynie na śmierć i sąd. To, co było odrzucone, miało być spalone w ogniu nieugaszonym. Ogniu nieugaszonym. Izraelici znali pojęcie ognia i to ognia nieugaszonego, ponieważ w swojej historii doświadczyli tego naturalnego ognia i tego nadnaturalnego. Tego nadnaturalnego, którego nic nie było w stanie ugasić, który palił się wtedy, kiedy chciał i przestawał się palić również wtedy, kiedy sam zechciał się zagasić. Ogień nieugaszony to był ten ogień, o którym oni rozumieli, że pochodzi z zupełnie innej rzeczywistości. To, co powiedziałem w tej chwili, to jest wielki skrót, ogromny skrót. Ale chciałbym się odnieść do pewnego elementu tego, o czym mówił Jan Chrzciciel, co zapowiadał. Mianowicie chcę dzisiaj trochę powiedzieć na temat chrztu ogniem. Bardzo niewiele mówi się na ten temat. Właściwie mam sporo książek i większość z nich przeczytałem. Jakoś nie mogę sobie skojarzyć, za wyjątkiem bodajże jednej czy dwóch, gdzie tylko wspomniano o tym chrzcie ogniem, żeby ktokolwiek tym się zajmował. Tak jakby to był temat, który zupełnie ludziom gdzieś umknął. A przecież czytamy wyraźnie, że kiedy Jezus przyjdzie, kiedy Mesjasz przyjdzie, to Jego służba będzie dwojaka. Po pierwsze będzie chrzcił Duchem Świętym i to wszyscy rozumiemy. Ale jest też powiedziane, że będzie chrzcił ogniem. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy fundamentalnie patrzą na Biblię, to znaczy traktują bardzo poważnie to, co w niej zapisano, wierzą w to, co jest w niej napisane, to nie możemy pominąć tego tematu na tej zasadzie, że nie wiemy, o co tutaj chodzi. Dlaczego chrzest Duchem Świętym i chrzest ogniem? Dlaczego te dwa rodzaje chrztów? Wielu nauczycieli mówi, że to jest ten sam chrzest. Że dzieje apostolskie, o których wspomnimy za chwilę, i ten niezwykły moment zesłania Ducha Świętego pokazuje, że to jest właściwie jedno. Bo ci ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, a nad ich głowami ukazały się języki ognia. I że w ten sposób spełniło się to, co zostało zapowiedziane w Ewangeliach.
Ale to jest ogromne uproszczenie i nie daje nam to pełnego obrazu. Nie daje nam też zrozumienia, jaka jest rola tego chrztu ogniem w życiu każdego z nas. Tym bardziej, że jak czytaliśmy ten 12 werset, jest wyraźnie powiedziane, że część tego, co zostanie dotknięte przez ogień, pozostanie bezpieczne, ale będzie taka część, która zostanie spalona w ogniu nieugaszonym. Przecież to nie jest napisane ze względu na prace rolnicze. To jest napisane ze względu na ludzi. Tak jak apostoł Paweł powołuje się na fragment Starego Testamentu i mówi, że młócącemu wołowi nie zawiązuje się pyska, to powiada, że nie, to nie jest napisane ze względu na woły. Ale w tym jest pewna myśl, pewna mądrość, którą Bóg chce przekazać odnośnie pracy i służby w Kościele. Tak i tutaj, kiedy mowa jest o tym, że Jezus ma w ręku wiejadło i oddziela ziarno od plew i plewy zostaną spalone w ogniu nieugaszonym, to nie jest napisane ze względu właśnie na prace rolnicze, ale ze względu na ludzi. Jest tu pewien obraz. Obraz, który pokazuje domenę Jezusa, atrybut Jezusa, podział. Tam, gdzie Jezus wchodzi, zawsze jest podział. I Jezus sam o tym mówi wyraźnie. Przyszedłem, żeby podzielić. I to jest tak głęboki podział, że to jest podział między mężem i żoną, między rodzicami a dziećmi. To jest tak głęboki podział, który sprawia, że nawet w rodzinach następuje pęknięcie. Jezus nigdy nie dawał złudzenia, że może być inaczej. Jednym z zarzutów tego świata w stosunku do głoszenia Ewangelii jest to, że Ewangelia sprawia, iż rodziny są podzielone. Ale to jest zgodne z tym, czego nauczał Jezus. Tam, gdzie przychodzi Ewangelia, tam następuje tak głębokie pęknięcie pomiędzy ludźmi. Oczywiście, jeśli Ewangelia jest przez ludzi przyjmowana, bo Ewangelia, która jest nieprzyjmowana przez ludzi, jest jedynie czymś zewnętrznym, nie powoduje żadnych podziałów i żadnych pęknięć. I wtedy chrześcijanin, w cudzysłowie, i buddysta, i hinduista, i muzułmanin mogą siedzieć obok siebie i mogą twierdzić, że wierzą w tego samego Boga. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Kiedy przyjdzie Mesjasz, będzie chrzcił ogniem. Jeśli mówimy o ogniu, który ma do dyspozycji Jezus, to jest to innego rodzaju ogień niż ten, który znamy, ten naturalny. I znowu, kiedy spojrzymy do Biblii, to zobaczymy, że w Biblii mamy do czynienia z dwojakim rodzajem ognia. I tym naturalnym, którego zresztą wszyscy znamy. I tym nadnaturalnym, który w przedziwny sposób objawiał się Izraelitom. I także objawia się Kościołowi. Chociaż w zupełnie inny sposób. List do Hebrajczyków 12:29 uczy nas, że Bóg jest jak ogień trawiący. Bóg jest jak ogień trawiący. Ogień ma to do siebie, że jeśli gdzieś go podłożyć, to strawi wszystko, czego dotkną się jego płomienie. Wszystko. Są rzeczy, których ogień nie strawi, ale je oczyści. Ale niczego nie pozostawi bez dotknięcia, bez wyraźnego śladu swojej obecności. Jeśli spojrzymy do listu, do pierwszego listu do Koryntian, do rozdziału trzeciego, otwórzmy sobie ten fragment, od wersetu 10, to możemy czytać: według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Słuchajcie uważnie i patrzcie w tekst, ponieważ chcę jeszcze o czymś dodatkowo powiedzieć. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, gdyż sądny dzień bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawia, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień.
Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie jednak jak przez ogień. Ta dodatkowa informacja to fakt, że możecie w pismach Kościoła rzymskokatolickiego znaleźć informację, że jest to dowód na istnienie czyśćca. Pozostawiam to bez komentarza, ale żebyście wiedzieli, jakie są te biblijne teksty potwierdzające istnienie czyśćca. Co mówi ten fragment? On mówi bardzo ważną rzecz, że człowiek może budować z różnych materiałów. Człowiek może budować swoje życie z czegoś cennego i z czegoś takiego jak drzewo, siano, słoma. Ale obojętnie z czego jest budowana budowla naszego życia, zarówno w odniesieniu do siebie, jak w odniesieniu do służby, którą pełnimy, to wszystko jest próbowane przez ogień, o którym wiemy wyraźnie z tego fragmentu, że jest nadnaturalny. To jest ogień, który przychodzi od Boga. Jest wyraźnie powiedziane, że jeśli to dzieło, które człowiek zbuduje, jest z byle czego, to spłonie. A tylko Boże miłosierdzie sprawi, że ten człowiek dotknięty przez Boży ogień, nie mając żadnych zasług, uznając, że w swoim życiu popełnił mnóstwo błędów, przyznając, że jest grzesznikiem, który jest zbawiony przez krew Jezusa, może otrzymać od Boga i ma to zbawienie, które Bóg mu dał. Ale inny człowiek, który całe swoje życie cierpliwie i uczciwie budował z tego, co cenne, jego również dotknie ogień, który pochodzi z nieba, ale to, co zostało zbudowane, przetrwa. Być może będzie oczyszczone, ale przetrwa. I taki człowiek w oczach Bożych będzie niezwykle cenny i taki człowiek usłyszy: wejdź, sługo dobry, do radości Pana swego. I taki człowiek otrzyma nagrodę. To nie jest temat naszych dzisiejszych rozważań, ale otrzyma nagrodę. W przeciwieństwie do tych, którzy znajdą się także w niebie, ale bez tej szczególnej nagrody, którą im obiecuje Boże Słowo. Jest nadnaturalny ogień, który przychodzi do życia człowieka i który ma moc trawienia wszystkiego. Ten ogień, o którym mówi nam Ewangelia Mateusza, ma moc trawienia. Do czego było potrzebne zwiastowanie o chrzcie wodnym? Do tego, żeby człowiek się opamiętał. Do czego było potrzebne zwiastowanie o chrzcie Duchu Świętym? Do tego, żeby człowieka nie zostawić samego w jego opamiętaniu i żeby dać mu siłę i moc do tego, aby żył Bożym życiem. Żaden człowiek bez napełnienia Duchem Świętym nie może żyć według Bożych standardów. Jest to niemożliwe. Bóg zakpiłby sobie z człowieka, gdyby kazał mu żyć świętym życiem, wiedząc, że człowiek jest grzesznikiem i nie jest w stanie nic dobrego zrobić własnymi siłami. A więc Bóg tym, którzy są zbawieni, tym, którzy się opamiętali, daje dar Ducha Świętego. Zanurza ich w Duchu Świętym. A kiedy jest w życiu człowieka obecność Ducha Świętego, to wtedy ten człowiek ma siłę i moc, aby żyć według Bożych standardów i zgodnie z tym, czego uczy Biblia, nie musi grzeszyć, aczkolwiek może. A chrzest duchem, chrzest ogniem. Do czego potrzebny jest chrzest ogniem? Do tego, żeby oczyszczać człowieka nieustannie. My mówimy bardzo popularnie, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z każdego grzechu. To jest prawda. Ale w jakiej sytuacji ta krew Jezusa oczyszcza nas? Ona przede wszystkim oczyszcza nas wtedy, kiedy Bóg upomina się o nasze zbawienie i kiedy Bóg wskazuje na naszą grzeszność i mówi: pójdziesz do piekła, jeżeli nie przyjmiesz zbawienia w Jezusie Chrystusie. I krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z każdego grzechu. Krew Jezusa Chrystusa jest tym środkiem, mówiąc bardzo nowoczesnym językiem, czyszczącym nas nieustannie. Czy wiecie, że są ludzie, którzy mają problem, ponieważ zgrzeszyli przed chwilą i padają na kolana
i płaczą przed Bogiem i wołają do Boga, bo twierdzą, że są w tym momencie potępieni. Oni nie rozumieją, co stało się w ich życiu. I nie rozumieją, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza ich nieustannie. Nieustannie. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to krew Jezusa oczyszcza cię nieustannie. Ale jeszcze jest potrzebne coś, co sprawi, że człowiek będzie mógł się rozbijać w prawidłowy sposób. Potrzebny jest ogień, który oczyszcza nas ze wszystkiego tego, co jest blokadą w duchowym rozwoju. Zobaczcie, jest taki fragment w 1 Piotra 4:12. Pierwszy list Piotra 4:12, gdzie możemy przeczytać takie słowa. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało. Podkreślam to słowo niezwykłego. Gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. I dalej 15 werset. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. I zanim zaczniemy komentować, to jeszcze jeden fragment z Łukasza 12:49, który jest konieczny, abyśmy w pełni rozumieli, o czym jest tutaj napisane. Łukasz 12:49. Jezus powiada, ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem ma być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej. Powiadam wam raczej rozdwojenie. Wróćmy do listu Piotra. Nie dziwcie się, jakby coś was niezwykłego spotkało. Kiedy myślimy o rzeczach niezwykłych, to myślimy o czymś, co nie jest, nie zdarza się każdego dnia. Nie jest to coś naturalnego, nie jest to coś, co znamy, co rozpoznajemy. Coś niezwykłego. Może nie jest cudem, ale jest instytucją, której nie w pełni rozumiemy, którą nie w pełni rozumiemy. Jest czymś, czym jesteśmy zaskoczeni, czego się nie spodziewamy. Nieważne, czy to jest in plus, czy in minus. Chodzi o samą zasadę. Jest to coś niezwykłego. I to coś niezwykłego, mówi Piotr, to jest ten ogień, który was pali. O jakim ogniu mówi Piotr? Przecież nie o tym naturalnym ogniu, który parzy ciało i który sprawia, że człowiek bardzo cierpi. Bo w ogóle nie wynika to z tego fragmentu, żeby tak miało być. Ale jednak Piotr mówi o ogniu. Nie mówi o jakichś rozterkach wewnętrznych, o bólu wewnętrznym. Mówi o ogniu, który was pali. Ogniu, który służy doświadczeniu waszemu. A więc jest coś, co jest atrybutem chrześcijanina, prawdziwie wierzącego człowieka, co jest niedostępne dla ludzi, którzy potraktowali chrześcijaństwo jako jakąś przygodę, bez zobowiązań, ale jest czymś, co dotyka ludzi, którzy bardzo poważnie podeszli do Chrystusa. Ten 15 werset, który czytaliśmy, mówi, że dotyczy to ludzi, którzy nie cierpią jako złodzieje, jako oszuści, jako mordercy, ale cierpią jako ci, którzy są sprawiedliwi. A więc widać, że to są ludzie, którzy poważnie potraktowali swoje wezwanie przez Pana do świętości i czystości życia. A jednak tych ludzi pali ogień. Czy oni są niezbawieni? Oni są zbawieni jak najbardziej. Czy krew Jezusa Chrystusa nie oczyszcza ich z każdego grzechu? Oczywiście oczyszcza z każdego grzechu. Skąd więc ten ogień, który ich pali?
jest napisane, że on służy doświadczeniu waszemu. Ogień, który przychodzi od Boga, to jest ogień, który nie spala, ale to jest ogień, który wytrawia. Kiedy Izajasz nas uczy i mówi, czego Bóg oczekuje od Izraela, jaki Izrael ma być, i podaje nam piękny przykład pracy złotnika, to widzimy wyraźnie, że ten ogień, o którym mówi Izajasz, nie spalił złota, nie zniszczył go, ale on wypalił wszelkie nieczystości. I Izajasz mówi, Bóg właśnie tego oczekuje od was. Ogień, który przychodzi od Boga, to jest ogień, który nie niszczy. Mówimy o wierzących ludziach, nie niszczy, ale spala wszelką nieczystość. O ile krew Jezusa Chrystusa daje nam zasłonę, bezpieczną zasłonę, tak, że Bóg przez tą zasłonę widzi nas sprawiedliwych i nie zsyła swojego sądu, o tyle ogień, który pochodzi od samego Boga, spala wszelką nieczystość, która jest w naszym życiu. Ale on spala tę nieczystość tylko wśród u tych ludzi, którzy idą za Bogiem. Czy przypominacie sobie krzew gorejący, przed którym stanął Mojżesz? Kto sobie przypomina go? Wszyscy? Co było dziwnego w tym? Ale był ogień. Właśnie to jest to, o czym chcę powiedzieć. Ogień był, ale nie nastąpiło zniszczenie. Ogień był, ale nie nastąpiło zniszczenie. To było zdumiewające. I to zwróciło uwagę tego człowieka. On widział, że ogień jest, ale widział, że nic się nie spaliło. I usłyszał głos, jesteś na świętej ziemi. Ściągnij obuwie, co oznaczało, że jest przed Bożym obliczem. Bóg jest ogniem trawiącym. Ale co trawi ten Boży ogień? To jest bardzo ważne pytanie. Co trawi Boży ogień? Wszelką nieczystość. Żeby dobrze zrozumieć Boże działanie, to trzeba wiele rzeczy zobaczyć. Bóg mówi, że nie dogasi tlejącego knota i nie złamie tego, co jest nadłamaną gałązką. Co pokazuje niezwykłą delikatność Boga i dbałość o to, żeby człowieka zachować. Ale z drugiej strony widzimy Sodomę i Gomorę, która została spustoszona przez ogień, który przyszedł z nieba. W jaki sposób Bóg działa? W jaki sposób Bóg funkcjonuje, abyśmy dobrze pojęli to, co dzisiaj chcę, abyśmy wszyscy łącznie ze mną zrozumieli? Kiedy mówimy o zanurzeniu w ogniu, bo chrzest w ogniem to jest zanurzenie w ogniu, to mówimy o zanurzeniu w Bogu w jakiś nadzwyczajny sposób, ale Bogu, który trawi zło, Bogu, który trawi grzech, który trawi wszelką nieczystość. Jeśli Bóg dotyka nas swoim ogniem to i nie giniemy, to po pierwsze oznacza to, że jesteśmy ludźmi, których Bóg wybrał, zaakceptował i prowadzi nas. Dlaczego niektórzy chrześcijanie nie mogą powiedzieć, że w ich życiu Bóg objawił się jak ogień gorący? Że nigdy w życiu nie przeżyli czegoś takiego, jak mówi Piotr, nic nie paliło ich we wnętrzu. Dlaczego niektórzy chrześcijanie tego nie przeżywają? Ja myślę, że już powinniśmy rozumieć dlaczego. Dlatego, że gdyby to przeżyli, to by nie przeżyli tego. Po prostu ten ogień, który by przyszedł od Boga, spaliłby ich. Dlatego, że to są ci ludzie, którzy są w ogóle nieprzygotowani na potraktowanie przez Boży ogień. Całkiem niedawno temu zastanawiałem się, dlaczego pewne dary w życiu ludzi nie funkcjonują. Na przykład dar uzdrawiania. Przecież Kościół jest Kościołem tym samym, którym był 2000 lat temu. Ponieważ ja mam ogromne pragnienie, aby takim darem usługiwać i to od lat gdzieś w moim sercu się kołacze, zacząłem zadawać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Z jakiego powodu?
Co jest powodem, dla którego taki dar nie może się objawić? Jest wielu ludzi, którzy powiedzą, że to jest brak wiary. Powiem wam, że nie sądzę. Nie chcę powiedzieć, że jestem człowiekiem nadzwyczaj wierzącym, ale nie brakuje mi wiary. Nie ma jakichś zaklęć cudownych, które by uwolniły taki czy inny dar, taką czy inną służbę. Aczkolwiek niektórzy tak traktują Boże Słowo i twierdzą, że jak się użyje właściwych słów we właściwym porządku, to zadziała. No to ma wiele wspólnego z okultyzmem, ale nic wspólnego z Biblią. Co więc jest blokadą? Wiecie co, uświadomiłem sobie jedną rzecz. Mówię w odniesieniu do siebie. Nie chcę, żeby ktoś odebrał to jako taką zasadę, która dotyka wszystkich. Uświadomiłem sobie po pierwsze, że to nie człowiek uzdrawia, co było jakby oczywiste, ale co dotarło z taką niezwykłą siłą do mnie. Po drugie, uświadomiłem sobie, że to Bóg uzdrawia. A po trzecie, uświadomiłem sobie, że to uzdrawia Bóg, który jest obecny w człowieku. Ze swoją ogromną siłą, ze swoją ogromną energią, ze swoim ogniem, ze swoją chwałą. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli człowiek nie jest przygotowany, jeśli jego serce, jeśli jego wnętrze nie jest krystalicznie czyste, to Bóg nie przyjdzie z tym, dlatego że to by zabiło człowieka. To by po prostu zabiło człowieka. Jeśli przychodzi ogień z nieba, a on przychodzi, to przychodzi po to, żeby wytrawiać nasze wszystkie nieczystości. Jeśli przychodzi ogień z nieba, to przychodzi po to, żeby niszczyć najmniejsze ziarenka zła i grzechu. Jeśli nie przychodzi i nie odczuwamy w jego życiu, w swoim życiu tego palącego ognia, to powinniśmy drżeć na swoim sercu. Powinniśmy płakać przed Bogiem, dlatego że Bóg swoim miłosierdziu nas nie dotyka, bo gdyby nas dotknął, to byśmy po prostu spłonęli. Chrzest ogniem jest integralną częścią powołania chrześcijanina do życia z Bogiem. Chrześcijanin nie może w żadnym wypadku zdecydować, że on nie chce tego przeżywać, że to nie jest dla niego. Po pierwsze, to nie on decyduje. Po drugie, Bóg uczynił to łaską dla nas, ponieważ my doskonale wiemy, że jak chcemy pewną rzecz przygotować do jakiejś pracy, najprostszą rzeczą jest po prostu to mocno i zdecydowanie oczyścić. Używamy różnych środków, ale czasami się używa również ognia. Wtedy nie ma żadnej wątpliwości, że to, co chcemy użyć, jest czyste, jest wypalone, nie niesie niebezpieczeństwa. Jeśli jestem człowiekiem, który nie cierpi jako zabójca, złodziej, złoczyńca, jako ten, który wtrąca się do cudzych spraw, bo wiecie, że ludzie, którzy wtrącają się do cudzych spraw, często cierpią i wydaje mi się, że oni strasznie przeżywają jakiś ból. Ale to jest ból, który wynika z faktu, że wtrącali się w to, co nie należy do nich. I to się po prostu odwróciło i uderzyło w nich. Taka jest zasada. Jeżeli cierpimy jako ludzie, którzy tego wszystkiego nie robią, a jednak cierpimy, to pamiętajmy, że to służy naszemu doświadczeniu. To doświadcza naszą wiarę. To doświadcza naszą prawdziwą miłość do Boga. To doświadcza naszą świętość i to jest ogromną łaską, ponieważ to przeżywamy i nic nie dzieje się złego w naszym życiu. Nie giniemy z tego powodu. Ogień z nieba jest czymś nadzwyczajnym. Jest czymś, co jest niepojęte dla człowieka, który nie żyje z Bogiem. Ponieważ nikt, kto nie żyje z Bogiem, nie rozumie potrzeby ognia z nieba w swoim życiu. Ogień, jakkolwiek by go nie opisywać, zawsze jest trawiący,
i zawsze jest palący. Ten duchowy ogień jest również palący, może bardziej nawet niż ten, który dotyka ludzkiego ciała. Czy pamiętamy ostrzeżenie, jakie zawarł Jan w zapowiedzi przyjścia Pana? On ma w ręku wiejadło. On będzie oddzielał. Ten, który przyjdzie was zanurzyć w ogniu. Uważajcie, jak was zanurzy w ogniu, to niektórzy przetrwają, ale inni pójdą na spalenie. Skąd Jan to wiedział? Skąd Jan wiedział, że tak funkcjonuje Boży ogień? Nie jest prostą rzeczą dać odpowiedź na takie pytanie. Ale nawet jeżeli byśmy patrzyli w historię Izraela, w historię Biblii, to zobaczymy tą właśnie zasadę, że jest ogień, który pochodzi od Boga i który może spalić, ale jest ogień, który pochodzi od Boga i który może błogosławić. Jeden zniszczył Sodomę i Gomorę. Drugi, jako słup ognia, towarzyszył Izraelowi na pustyni przez 40 lat, chroniąc Izrael, oświetlając, rozświetlając ciemności nocy, będąc dla nich bezpieczeństwem i nadzieją, żywym obrazem Boga. I zdumiewające jest to, że oni widzieli ten słup ognia, a w ciągu dnia słup, który był obłokiem, a jednak ciągle buntowali się przeciwko Bogu. Oni to widzieli, oni można powiedzieć, że widzieli Boga twarzą w twarz prawie, a jednak się buntowali. Chcę przez to powiedzieć, że ludzka natura jest okropnie wredna. Ludzka natura jest tak zła i tak egoistyczna, że bez Boga nie może funkcjonować normalnie. A nawet wtedy, jeśli Bóg się objawia człowiekowi, człowiek i tak często pozostaje zły, zbuntowany, egoistyczny, bez żadnej chęci do świętego życia i do podobania się Bogu. Ale Jan mówi do Żydów, nie miejcie wątpliwości. Do dzisiaj mieliście nadzieję, ale kiedy przyjdzie Mesjasz, ten, na którego tak czekacie, zanurzy was w Duchu Świętym, ale zanurzy was też ogniu. I uważajcie, żeby któryś z was nie spłonął. Bóg jest ogniem trawiącym, jak czytaliśmy z listu do Hebrajczyków 12:49. Bóg jest ogniem trawiącym. W innym tłumaczeniu jest ogniem pożerającym. Taka jest natura ognia, że ogień, jeśli tylko ma to coś, co się nadaje do spalenia, nie przepuści. Jeśli tylko ma możliwość sycenia siebie, nie przepuści. Zniszczy wszystko. Jezus mówi, przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jan zapowiada to, a Jezus mówi o tym wyraźnie. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. I jakże bym pragnął, żeby już zapłonął. O czym mówił Jezus? Zbliżał się powoli czas Jego śmierci i odejścia z tego świata w ciele. Ten czas się zbliżał. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jezus wiedział, po co przyszedł. Jezus, można powiedzieć, w jakimś sensie sam był ogniem, którego Bóg posłał na ten świat. Bo był światłością i jest światłością tego świata. Bo kiedy Jan go widzi w objawieniu, widzi go prawie, że jak palący się ogień, jak płonący ogień. Tak był rozświetlony i tak był niedostępny poprzez to, co Jan zobaczył. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, żeby już zapłonął. To, co było cechą Jezusa, to było pragnienie wykonania woli, którą Bóg, Ojciec mu powierzył do wykonania. Co jest moim pragnieniem? Jest pewien paradoks, o którym chcę wam też powiedzieć teraz. Jeśli nie będzie w nas pragnienia wykonywania woli Bożej, nie spotka nas palący ogień od Boga. Ale jeśli będzie pragnienie wykonania Bożej woli, spotka nas palący ogień od Boga. To jest niesamowite. Człowiek musi mieć świadomość, że kiedy chce pełnić wolę Bożą, to Bóg naprawdę poważnie zaczyna go traktować. Nie znaczy to, że innych Bóg nie traktuje poważnie.
Chcę przez to powiedzieć, że Bóg w szczególny sposób zaczyna się angażować w nasze życie. A właściwie lepiej można powiedzieć, że to my pozwalamy Bogu, żeby On mógł się zaangażować w nasze życie, ponieważ my chcemy wykonywać Jego wolę. To jest naszym pragnieniem, to jest naszym oczekiwaniem. To jest naszym szczęściem wykonywać wolę Bożą. Mówię o tym wielokrotnie, ale chcę jeszcze raz powtórzyć. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy żadnego miejsca, w którym Bóg obiecywałby nam szczęście na ziemi. Aczkolwiek słowo szczęście znajduje się w Biblii, ale zawsze w odniesieniu do jednej sytuacji. Moim szczęściem, mówi psalmista, jest przebywać blisko Boga. To jest szczęście człowieka. Jeżeli człowiek jest szczęśliwy, jeżeli człowiek ma pragnienie przebywania blisko Boga, wykonywania Jego woli, to przyjdzie do jego życia ogień palący. Jeżeli Bóg tak traktuje tych, którzy są wybrani, jeżeli Bóg pozwala im cierpieć od tego palącego ognia, który dotyka ich wnętrza, to co Bóg zrobi z tymi, którzy się buntują przeciwko Niemu? I chociaż może nazywają się chrześcijanami, może nawet są częścią Jego ludu, też przyjdzie ogień z nieba, ale to będzie ten ogień, który spali wszystko. Nie pozostawi nic. Jeśli ktoś chce się powołać na 1 Koryntian 3 rozdział, że i owszem, i spali, ale zbawi, to chcę wam powiedzieć, że tam jest napisane o ludziach, którzy służyli Bogu, podkreślam, służyli Bogu. Jedni służyli zgodnie z zasadami, inni w swojej nadgorliwości, a może i głupocie, a może i po prostu oszukani, służyli mu w niewłaściwy sposób, używając niewłaściwych słów, niewłaściwych metod, ale oni służyli, było w nich jakieś pragnienie. A jeśli nie ma we mnie żadnego pragnienia, jeśli nie chcę być blisko Boga, jeśli nie chcę Bogu służyć, jeśli Bóg nie jest dla mnie istotą najważniejszą, ważniejszą od mojej żony, od mojego męża, od moich dzieci, od mojej pracy, od wszystkiego. Niektórzy bardzo sprytnie sobie powiedzieli, że Bóg na pierwszym miejscu, później rodzina, później służba i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nieprawda. Jest Bóg na pierwszym miejscu. Nie ma żadnego drugiego i trzeciego miejsca. To nie są zawody, w których się zdobywa medale. Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli On jest zawsze na pierwszym miejscu, to rodzina, Boża rodzina, nigdy nie odczuje tego, że On nie jest na pierwszym miejscu, a że ona jest gdzieś odepchnięta. Służba też tego nie odczuje. Nikt tego nie odczuje. Ponieważ wszyscy, nawet jeżeli będą mniej czasu przebywali ze sobą, mając pragnienie służenia Bogu i przebywania w Jego obecności i bliskości, to będą traktowali jako prawdziwe szczęście. I wspierali siebie wzajemnie w tej drodze do miejsca, do którego zmierzamy, a tym miejscem jest niebo. Jeśli jestem człowiekiem, który nosi w swoim sercu pragnienie służenia dla Boga, jeśli jestem jak Chrystus, który mówi, jakżebym pragnął, żeby już ten ogień zapłonął, to ten ogień zapłonie w moim sercu. On zapłonie w moim życiu. On spali wszystkie nieczystości i sprawi, że człowiek będzie zupełnie inną osobą. Mojżesz przebywał z Bogiem w namiocie modlitwy. Kiedy wychodził na zewnątrz, to ludzie nie mogli patrzeć na jego oblicze, ponieważ jaśniało takim blaskiem. Czy zdarzyło się wam spotkać ludzi, którzy dotknięci przez Boga, mieli tak jasne oblicze i tak świeciło to oblicze w duchowym wymiarze, że kiedy się patrzyło na tych ludzi, to serce wznosiło się do Boga w niewysłowionej modlitwie. Zdarzyło się wam takich ludzi spotkać? Mnie się zdarzyło wielu takich ludzi spotkać. To była ta chwila, to był ten moment, kiedy oni doświadczali czegoś niezwykłego z Bogiem. Niestety wielu z nich później już nie miało jaśniejącego oblicza. Chrztem mam być ochrzczony. Jakże jestem udręczony, że to się, aż to się dopełni. Czy jesteśmy udręczeni wręcz oczekiwaniem, że Bóg ześle swój ogień
i wypali moje wnętrze. Wiecie, co to jest udręka? Udręka to jest coś nie do zniesienia. To jest coś nie do zniesienia. Ludzie udręczeni to ludzie, którzy mówią, już nie mam więcej sił. Już nie mogę uczynić żadnego kroku. Już nie mogę wytrzymać. Ludzie udręczeni jakimiś problemami tego świata, chorobą, rozbitym małżeństwem, utratą dziecka, potrafią nie spać wiele, wiele tygodni. Przestają jeść. Przestają pić. Zrywają kontakty z innymi ludźmi. Ciężar, który niosą, jest nie do zniesienia. Biblia mówi o Jezusie, że Jezus był udręczony, ponieważ chciał być ochrzczony, chciał być zanurzony w ogniu, który miał przynieść na ziemię i niecierpliwie czekał, aż to się dopełni. Nie zrobił nic, co byłoby niezgodne z wolą Ojca. Czekał na właściwy moment, czekał na tę chwilę, którą Ojciec mu wyznaczył. To jest też tajemnica świętego życia. Czekać na właściwy moment. Niczego nie przyspieszać, ani niczego nie spowalniać. Udręczenie, o którym tutaj czytamy, też jest tym, które pochodzi od Boga, bo to jest inny rodzaj udręki. To jest udręka polegająca na tym, że nie mogę dotknąć Bożej rzeczywistości w takim stopniu, w jakim jest mi to dane, ponieważ Bóg mówi jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie tej chwili, ale to nadchodzi. Czy wyobrażacie sobie człowieka, który chodzi udręczony, ponieważ ma obietnicę, że Bóg mu się objawi w niezwykły sposób, a jeszcze nie ma tej chwili? Wszystkie jego myśli zdążają ku Bogu. Wszystkie jego pragnienia zdążają ku Bogu. Kiedy spotyka innych ludzi, a szczególnie swoich braci i siostry w wierze, jest dla nich pełen cierpliwości, miłości i wyrozumiałości, ponieważ celem, dla którego żyje i funkcjonuje, jest ten, który jest w niebie. A wszyscy, którzy go otaczają, to są ci, którym on to niebo ma rozdawać. Dlaczego? Dlatego, że jego celem jest Chrystus. On już jest tak blisko Chrystusa, że prawie jak Chrystus żyje, prawie jak Chrystus myśli. To jest dla wybranych, to jest dla wszystkich, bo wszyscy jesteśmy wybrani dla Chrystusa i w Chrystusie. Czemu więc nie chcemy być ochrzczeni ogniem? Być może niektórzy nie zdawali sobie sprawy z tego, że jest coś takiego jak zanurzenie w ogniu i wynikające z tego pewne konsekwencje. Być może, ale myślę, że większość po prostu nie chce o tym nawet myśleć. Nie chce myśleć, że trzeba byłoby zapłacić tak wysoką cenę, aby być blisko Boga. Aby być blisko Boga, aby doświadczać tego czegoś, co nazywa się szczęściem z przebywania blisko Boga. Wiecie, co zawsze zastanawiało mnie nad tym, co Biblia mówi w takich bardzo poetyckich słowach. Na przykład mówi o rozkoszowaniu się Bogiem. Kiedy człowiek myśli o rozkoszy, to wszystko mu przychodzi do głowy, ale nie przyjdzie mu do głowy, że może się Bogiem rozkoszować. W innym miejscu Boże Słowo mówi, skosztuj i zobacz, jak słodki jest Pan. I ludzie to czytają i mówią, ach, jak to pięknie napisane. Jak słodki jest Pan. Ale w Twoim życiu, czy On jest słodki? Jakiego Boga doświadczasz w swoim życiu? Biblia mówi, że z Boga możemy jeść i pić. I wielu ludzi mówi, ach, jakie to jest poetyckie, jaki ten Bóg jest niezwykły, że sam siebie nam daje na pokarm. Nic z tego nie wynika, ponieważ my nie jemy i nie pijemy z tego Boga i nie wiemy, jak On smakuje. Nie odbierajcie tego jak oskarżenia, ale raczej odbierajcie to jak prowokację, bo chciałbym, żeby nas wszystkich sprowokowało to do zastanowienia się nad swoim życiem. Kiedy mówimy,
o tym, że jest konieczność głoszenia Ewangelii, to tak, oczywiście jest konieczność, większość jej nie głosi. Jakoś tam to przecież Bóg sobie przeprowadzi. Juda 1, 23 albo 13. Chciałem wam to przeczytać. 1, 23. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dlaczego Juda mówi o tym, że trzeba wyrywać ludzi z ognia? Dlatego, że to jest dla nich ratunek. Czy jak zobaczysz, że człowiek tonie, a masz koło ratunkowe, to co zrobisz? Powiesz, ach, bracie, wiesz, Bóg jest wielki, wyciągnie cię z tej wody. Nie, uświadamiam sobie niebezpieczeństwo. Jeśli mu nie podamy ręki, on zginie. Juda mówi, są ludzie, którzy giną na waszych oczach. Ratujcie ich z ognia. Jakiego ognia? Stosy to nie był problem. Nigdzie nie wzywano do tego, żeby ludzi ratować ze stosów płonących. Tu chodziło o ten ogień, który z nieba pochodzi. Juda zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli ludzie będą trwali w grzechu, i tu jest mowa o wierzących, żeby było jasne, jeśli będą trwali w grzechu, jeśli pozostaną niezmienieni, to przyjdzie ogień z nieba i spali ich. Nie zostanie po nich nawet ślad. Dlaczego chrzest Duchem Świętym? Dlaczego zanurzenie w Duchu Świętym? Dlaczego chrzest ogniem? Dlaczego zanurzenie w ogniu? Dlatego, że jeśli tego nie będzie, to będzie wyrok śmierci. Ponieważ Bóg nie zmieni swojego sposobu myślenia i nie zmieni swojego słowa i nie zmieni swojej natury tylko po to, aby stać się mniej święty, a przez to, żeby wielu innych ludzi mogło dojść do zbawienia i być uratowanymi. Nie, Bóg nie zmieni ani swojego słowa, ani swojej natury. Jego atrybut świętości nie odejdzie gdzieś, nie rozpłynie się po to, żeby uratować grzeszników. Bóg pozostanie tym, kim jest. I Bóg wiedział od samego początku, że człowiek w konfrontacji z Nim może tylko spłonąć. Dlatego Bóg zrobił to, co trzeba. Uświadomił człowiekowi, że jest grzesznikiem. I to się stało przez Boże prawo. I Jan Chrzciciel głosił to Boże prawo i uświadamiał Żydom, Izraelitom, jesteście grzesznikami. Czy już zapomnieliście, po co Bóg wam dał prawo? Ale Bóg nie pozostawił tych ludzi w beznadziejnym stanie. Dał swojego Syna. Dał Jezusa Chrystusa. Tego, który umarł na krzyżu i tego, który posłał swojego Ducha Świętego. A przez Ducha Świętego jest obecny cały czas w Kościele. I jest obecny w nas. To umożliwia nam życie według Bożych standardów, bo nie korzystamy z własnej siły, ale z Bożej siły. To również sprawiło, że jest zasłona z Chrystusowej krwi, która oddziela nas od sprawiedliwego Bożego gniewu. Ale co zrobić z tymi, którzy są za zasłoną, a jednak ciągle upadają, bo przecież nie przestaliśmy być grzesznikami. Temu służy zanurzenie w ogniu. Można powiedzieć, że wierzący człowiek, który rozpoczął podróż za Bogiem, wystawił się na działanie ognia. Powiedział Bogu tak, niech Twój ogień mnie pali, aby nie było we mnie żadnej nieczystości. Niech Twój ogień nie wytrawia, abym do miejsca, do którego zdążał, przyszedł kryształowy. Ja wiem, że zasłona ze świętej krwi Jezusa chroni mnie przed Twoim gniewem. Ale ja nie chcę na tym poprzestać, ponieważ Ty mnie wzywasz, żebym był święty, żebym był podobny do Twojego Syna. A jak mam to uczynić, jeżeli to zło odkładałoby się w moim sercu? Jak mam to zrobić, jeśli bym nie uświadamiał sobie, że niektóre decyzje są złe? Niektóre myśli są niewłaściwe. Jak mam to zrobić, jeżeli obiorę niewłaściwy kierunek? Niech Twój ogień nie pali i niech on wypala wszystko to, co może być przyczynkiem do mojego upadku. Jakże wielu chrześcijan
skończyło nawet na tak wielkiej rzeczy jak zanurzenie w Duchu Świętym. Wiecie, jaki jest argument wielu wierzących ludzi przed przyjęciem chrztu w Duchu Świętym? I ja myślę, że to jest bardzo słuszny argument i uznaję, że mają rację w dużej mierze. Oni mówią, chrzest w Duchu Świętym? A co to jest? Ja znam ludzi, którzy mówili, że byli ochrzczeni Duchem Świętym. Widziałem nawet, jak niektórzy językami mówili. Nawet znam takich, co mówią językami. Ich życie jest o wiele gorsze od mojego. Mówię o wierzących, którzy nie wiedzą, czy ten chrzest w Duchu Świętym jest ważny, czy nie jest ważny. Czy warto w to wejść, czy nie warto. Oni myślą po ludzku, ale zauważają coś, co jest duchową prawdą. Zauważają, że ludzie poprzestali na chrzcie w Duchu Świętym, ale nie otworzyli się nigdy na chrzest ogniem. Nigdy nie dopuścili Boga do swojego życia. Przyjęli coś od Boga, ale nie przyjęli samego Boga. Nie otworzyli się na działanie samego Boga. Nie dozwolili Bogu, żeby Bóg kształtował ich życie. I dlatego wielu tych ludzi po latach nawet macha ręką na to, że kiedyś mówili językami, że kiedyś coś rzeczywiście się stało w ich życiu, nawet coś nadzwyczajnego. Być może byli źle uczeni, nie wiem. Ale myślę, że w większości przypadków po prostu poprzestali na czymś tak spektakularnym, jak chrzest Duchem Świętym. Chociaż Biblia nie mówi o tym, że wobec ogromu grzechu Duch Święty zaczyna się wycofywać. Czyż nie uczy nas tego Boże Słowo? Czy Biblia nie uczy nas, że Bóg wobec ogromu grzechu w sercu człowieka bywa tak zasmucony, że aż płacze? W takich słowach mówi o tym Biblia. Nie musimy tłumaczyć sobie tego w naukowy sposób. Nie wiem, co to znaczy, że Bóg płacze, ale wiem, co znaczy płacz. Być może Bóg nie roni łez, a być może płacze w taki sposób, o jakim nam się nawet nie śniło, ponieważ od nas tak bardzo kocha, taką miłością, o której nam się nigdy nawet nie śniło. Nie ma osoby, której byśmy kochali taką miłością na tym świecie. Chociaż nam się wydaje często, że niektórych kochamy. Ale nasze postępowanie wobec tych ludzi pokazuje, jak my ich kochamy. Oczywiście nie zawsze. Chrzest ogniem jest integralną częścią chrześcijańskiego życia. Chrzest ogniem oznacza, że człowiek otwiera się na Boże działanie w swoim życiu, zmierzające do tego, żeby nas oczyszczać, żeby nas wypalać. Człowiek daje pełne prawo Bogu do tego, żeby Bóg mógł z jego życiem robić, co chce. Żeby go mógł tak kształtować i tak przemieniać, aby oblicze człowieka jaśniało. Aby oblicze człowieka było tak niezwykłe, że przyciągałoby ludzki wzrok. Jeżeli czytaliście kiedyś świadectwa o przebudzeniach, to bardzo często zdarzało się w tych historiach, zdarzały się opisy, które mówiły o tym, że oblicza wielu ludzi jaśniały. Że na tych obliczach tych ludzi było widać szczęście. Było widać coś niewysłowionego, coś, co sprawiało, że ludzie z zewnątrz, którzy byli przeciwnikami Boga, po prostu potrafili zamilknąć. Nie wydawali z siebie z jednego słowa. Nie mieli argumentu wobec tego, co widziały ich oczy. Czy wiecie, że Kościół jest takim miejscem i takim organizmem, w którym oblicza ludzkie powinny jaśnieć? Kiedy wchodzimy do tej kaplicy, aby wspólnie się gromadzić, to widok tego, którego pierwszego spotykam, sprawia, że w moim sercu budzi się radość. A na moim obliczu widać nie jakiś głupi uśmiech, ale ten duchowy uśmiech, który sprawia, że już nic nie trzeba mówić. Że wystarczy na siebie popatrzeć. Niczego nie trzeba robić. Niczego nie trzeba udowadniać. Ale kiedy to jest możliwe? Kiedy każdy z nas żyje blisko Boga.
A kiedy będziemy żyli blisko Boga? Nie wtedy, kiedy będziemy znali teologię na pamięć i kiedy ktoś zgrzeszy i powie, ach, zgrzeszyłem, no to jak mówi 1 Jan 1,9, to sobie pójdę do Pana Boga i przeproszę Go, a On zgodnie ze swoją wiernością oczyści mnie. Ludzie, jak ktoś mi coś takiego powie, to ja już wiem, że to jest człowiek niewierzący. Jest niewierzący. Dlatego, że w nim nie widać czegoś, co można by nazwać bólem. Bólem z powodu grzechu, który został popełniony. Cierpienia z tego powodu, że został zraniony Chrystus przez Jego postępowanie. Ale on ma teologię w jednym palcu. Wie, co może, czego nie może, gdzie, jak. Potrafi wykłócić się o każdy szczegół Biblii. Wiecie co, są ludzie, którzy nie znają Biblii, ale żyją tak blisko Boga, że właściwie oni sami są Biblią. Można czytać z ich oblicza bliskość Boga. Przez wieki ludzie nie znali Pisma. Wielu ludzi nie znało Pisma. Wielu wierzących chrześcijan nigdy nie poznało tej radości czytania Bożego Słowa. Ale nikt nie miał wątpliwości, że ci ludzie należą do Boga. Ponieważ pozwolili się prowadzić przez Ducha Świętego. Pozwolili, dali prawo Bogu do decydowania o swoim życiu. Jeśli nie chcesz, bracie i siostro, nie pozwolisz Bogu na to, żeby Bóg cię oczyszczał, żeby palił cię ogień, to nadaremne są wszystkie twoje chrześcijańskie praktyki. To jest tak, jakby ktoś zbudował dom, wprowadził się, ale nie pozwolił robotnikom, żeby mu dach zbudowali. I tak całe zło, i tak cały brud, i tak wszystko to, co wiąże się z tym światem, będzie w jego domu. Wszystko. Czy chcielibyśmy mieszkać w takim domu? I jeszcze udawać, że jest cudownie? Mury z krwi Chrystusowej. Nie do przebycia. Siły od Boga, aby żyć według Jego zasad. I oczyszczający ogień, który usuwa wszelką nieczystość. To jest pełnia. Jeśli brakuje któregoś elementu, to nie żyj, nie możemy żyć w pełni życiem, które się Bogu podoba. Jest to niemożliwe. To jest niemożliwe. Tego się nie da zrobić po prostu. Nawet gdyby ktoś bardzo chciał, nie da się tego zrobić. My nie mamy zresztą innego wyjścia, jak poddać się działaniu Bożego ognia. Jeśli człowiek uświadamia sobie swój grzech i wie, że jedyny ratunek jest Bogu, to będzie jak Chrystus pragnął. Pragnął, żeby ten ogień już zapłonął. Dlatego, że ten grzech go tak męczy. On nie jest w stanie sobie z tym grzechem poradzić. I wie o tym. Chce się go pozbyć. Wiecie, apostoł Paweł przeżywał coś takiego. Mamy tego krótką wzmiankę. Palił go ogień. Tak bardzo go palił, że nie umiał sobie z tym poradzić. I mówi trzykrotnie do Pana, Panie, odejdź ode mnie. A Bóg mu powiada, dosyć masz mojej łaski. I nigdy więcej apostoł Paweł nie zaprotestował przeciwko temu Bożemu działaniu w jego życiu. Apostoł Paweł był takim człowiekiem jak my, ale nie mamy żadnej wątpliwości, kiedy czytamy o nim, że to był święty człowiek. A jednak jak Bóg dotknął go, to nie umiał sobie z tym poradzić. Nie mówię to po to, żeby kogoś straszyć, tylko chcę wam pokazać, jak niesamowitą rzeczą jest przebywać blisko Boga. Jeśli czegoś takiego nie przeżywamy, nie chcemy przeżywać, boimy się to przeżywać, to w ogóle nie znamy natury Boga. Boga, który nienawidzi grzechu i Boga, który chce nas mieć świętymi. I nie mówię wcale o teologii, ale mówię o rzeczywistości duchowej. Chce nas mieć świętymi, a jeśli chce nas mieć świętymi, to zrobi wszystko, żeby takim każdy z nas był. I zrobi wszystko, żeby nas przekonać, aby nasze serca otworzyły się na takie działanie.
i zrobi wszystko, żeby nas to jak najmniej bolało. Ale będzie bolało. Nie dlatego, że Bóg chce nam zadawać ból, dlatego, że my strasznie kochamy to, co nas tak męczy. Generalnie nie lubię lekarzy. Nie, że lekarzy nie lubię, ale chodzenia do lekarza nie lubię. A szczególnie do dentysty. Ząb, który boli. Zauważcie, wielu ludzi idzie do dentysty, bo go ząb, bo ich ząb boli. A jak zobaczą dentystę, to wielu z nich ucieka. Tak kochają tego zęba. Tak się, wolą się do tego bólu przyzwyczaić, niż dać sobie usunąć przyczynę tego bólu. To pokazuje naszą naturę tak naprawdę. My nie chcemy niczego tracić, co nasze, bo nie wiemy, jak będzie potem. A ten ból taki swojski, taki swój, a to zaleję spirytusem, a to czosnku nawciskam. Wszystko, co się da. Byleby tylko ktoś nie zaingerował z zewnątrz. I tak myślimy o swoich grzechach. Bardzo nas boli nawet, jeżeli coś zrobimy złego. Ale otworzyć się na Boży ogień, to nigdy nie wiadomo. Jakoś sobie damy radę. I oczywiście na drugi dzień jest to samo. A na trzeci to samo. Jest coś, co jest pewną nadzieją. Powiem wam co, że człowiek tak przez grzech jest udręczony, że Bóg pokazuje mu, tylko ja jestem twoim rozwiązaniem. Gorzej, jak człowiek ukocha grzech, no wtedy już nie ma żadnej nadziei. Módlmy się. Panie, cóż powiedzieć w sytuacji, w której każdy z nas musiałby być teraz wystawiony na działanie twojego ognia. Panie Boże, i żadne słowa tutaj niczego nie zmienią i nawet nie chcemy, Panie, dzisiaj modlić się słowami, ale Panie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszyscy modlili się do ciebie sercami naszymi. Bez słów. Panie, czy masz dostęp dzisiaj do każdego serca? Uświadom, Panie, każdemu z nas, że my bardziej potrzebujemy ciebie, niż nam się wydaje. Panie, uświadom każdemu z nas, że ta miłość, którą dzisiaj ciebie kochamy, jest niczym wobec tej miłości, jaką ty prawdziwie możesz wzbudzić w naszych sercach do ciebie. Nie daj nam się zadowolić, Panie, tym, co jest teraz, tutaj, dzisiaj. Ale Panie, daj nam odwagę, żebyśmy za Jezusem zawołali. Panie, pragniemy. Pragniemy być ochrzczeni chrztem. Chrztem ognia. Jesteśmy udręczeni, Panie, aż do dnia, w którym się to nie stanie. Dotknij każdego z nas, Panie. Tak jak kiedyś, Panie, języki ognia zaświadczyły o tym, że przyszedł ogień z góry. Tak dzisiaj, Panie, za apostołem Piotrem chcielibyśmy wszyscy wyznać, pali nas ogień. Pali nas nieugaszony ogień. Jesteśmy zaskoczeni, ale wiemy, że cierpimy jako ludzie sprawiedliwi. I cierpimy, bo mamy świadomość, że to jest dla naszego zbudowania. I niech tak się stanie w życiu każdego z nas, Panie. Amen.